Jeżeli twoje FPS-y wyglądają tak tutaj na ekranie, to ten poradnik jest idealnie widzu dla ciebie, więc zapraszam do dalszego oglądania, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. No i co, lecimy. No dobra, a więc tak widzowie, na starcie, jeżeli chcecie mieć tyle FPS-ów, to wchodzimy w taką pewną stronę i właśnie się tam przenosimy. Dobra, a więc jesteśmy na stronie, którą macie w opisie i będzie to właśnie podpisane tym SolarTwix, no po prostu będzie to podpisane SolarTwix. I jak wejdziecie w link, zjeżdżacie troszeczkę na dół i pobieracie takie coś. SolarTwixSetup.exe. Ważne jest to, żeby to było to, ani nie żadne. To, ani to. Pobieramy to. Jak nam się to wszystko pobierze, to klikamy tutaj otwórz i czekamy, aż nam się otworzy. Dobra, gdy nam się to odpali, będzie się wam mogło wydawać, że to jest jakiś zwykły lunar, tylko że jakaś podróbka. Nie. Aczkolwiek to ma inne funkcje troszeczkę niż Lunar Client. Klikamy po otworzeniu, klikamy Engine. Zjeżdżamy trochę na dół i mamy takie coś jak FPS Spoof. Klikamy Option i tutaj wam pisze razy ile mnożą się wasze FPS-y. Podstawowo będziecie mieli 1, no to ja przypuśćmy wpiszę 15 albo 9. No tak 9 podstawowo sobie wpiszmy. Tutaj są jakieś inne rzeczy, których nie wiem co w ogóle oznaczają, włączyłem je po prostu żeby sprawdzić. Ale nieważne, mniejsza. Później wchodzicie, jak zrobicie sobie te FPS spoof, wchodzicie w settings, zjeżdżacie trochę na dół i pobieracie wszystkie te rzeczy, które są w tym okienku. Będziecie mieli tak, zjeżdżacie w dół i pobieracie tutaj to pierwsze, to drugie i to trzecie. Gdy się wam to wszystko pobierze, możecie na spokojnie kliknąć launch i tam waszą wybraną wersję. Dobra, gdy odpali się nam Minecraft, klikamy sobie tutaj maksymalizuj i w sumie przejdziemy na normalne okno. Dobra, jesteśmy i wejdziemy sobie w sumie na multiplayer i pokażę wam, że to rzeczywiście działa. No, 8000 FPS-ów, wątpię, żebym miał na mojej karcie graficznej, którą jest GTX bodajże, tak, GTX 1660 Super. I wątpię, żeby to było możliwe, żebym miał po 6-7 tysięcy FPS-ów. Dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał, więc zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia kiedyś tam w sumie.